Morsowa.pl i witam Was z Kałobrzegu z 10 zlotu morsów. I właśnie dzisiaj będziemy przełamywać pierwsze lody wraz z wieloma morsami, którzy tutaj przyjechali morsować i będą brali udział w wielkiej lodowatej kąpieli. Zlot morsów to fajna inicjatywa zorganizowana przez miasto Kołobrzeg, gdzie zjeżdża się cała Polska i wspólnie, razem przez 3 dni, od piątku, sobotę i niedzielę, wspólnie morsują, wspólnie się bawią, uczestniczą w różnych atrakcjach, w różnych zabawach, a także na koniec finalna kąpiel o godzinie 12. Także do zobaczenia i obserwujcie, co się będzie działo podczas kąpieli. Dzisiaj dla Was ze zlotu w Kołobrzegu, zlotu morsów w Kołobrzegu, 10 zlot. Ze mną jest organizator Łukasz Jęba. Cześć Łukasz. Tak, cześć, witam Łukasz Jęba, prezes Kołobrzeskiego Klubu Morsów, organizator 10 już Światowego Festiwalu Morsowania w Kołobrzegu. Łukasz, zrobiłeś kawał dobrej roboty, zorganizować tyle ludzi. Frekwencja dopisała z tego, co widziałem, było bardzo dużo osób. Powiedz mi, jak przygotować w ogóle taką imprezę? No mamy już troszeczkę doświadczenia, jak na wstępie powiedziałem, jest to już 10 impreza, także jakieś błędy organizacyjne pewnie udało się wyeliminować przez ten czas, ale no ten trud organizacyjny jest dosyć duży od strony administracyjnej, czyli uzyskanie wszelkich pozwoleń, opinii różnych instytucji, do tego finalna decyzja wydawana przez Urząd Miasta o organizacji w ogóle imprezy tak dużej jak ta. Zaczynam już to robić w okolicach sierpnia, września. No a finalnie kończę już dzisiaj, czyli w ostatnim dniu. A tak naprawdę no, początkiem organizacji jest koniec festiwalu poprzedniego i tak to się odbywa. Weszliśmy już w 10, że tak powiem, dekadę. 10 rok organizacji. Wydaje mi się, pogoda napisała, morze miało 3 stopnie, piękne słońce, muzyka, zabawa, zupka rybna po kąpieli. Także generalnie uśmiechnięci uczestnicy opuszczają plażę. Także liczę, że się podobało. Słuchajcie, 3 dni imprezy Kołobrzeski, 10 zlot morsów. Każdego dnia działo się coś ciekawego. Pierwszego dnia otwarcie. Pokaż sztucznych ogni i nocne morsowanie. Tak, tak. O godzinie 16 mieliśmy okazję morsować przy blasku księżyca i przy iluminacji mola. A kąpiel uświetnił występ grupy artystycznej Laskard Fire Theater, gdzie przez 20 minut było taki pokaz widowiskowy, połączenie może wody i ognia, co myślę było bardzo, bardzo ciekawym doświadczeniem i gdzieś tam mogło rozgrzać troszkę morsów po tej kąpieli. 3 stopnie, czy to nie za duża temperatura jak dla morsów? Nie, uznaje się, że woda, jeżeli ma do 10 stopni, to zaliczamy to jako morsowanie, także jak najbardziej 3 stopnie. Można powiedzieć nie idealna, bo idealna byłaby koło zera, ale była bardzo dobra temperatura. 3 stopnie jest to taka temperatura, która orzeźwia, powoduje, że jak wyjdziemy z wody, czujemy się naprawdę świetnie i te wszystkie walory prozdrowotne zimnych kąpieli jak najbardziej są zachowane. Jeszcze jedna rzecz. Jak to załatwiłeś, że przed samym zlotem morsów zaczął padać śnieg w Kołobrzegu? No to już taka moja tajemnica. Śmiałem się, mijając różnych uczestników, że za śnieg będę pobierał dodatkową opłatę, ale finalnie się to nie stało. Rzeczywiście o godzinie 16 punkt, jak wchodziliśmy w piątek do wody, zaczął padać śnieg. Troszeczkę go dosypało w sobotę na następny dzień. No dzisiaj już niestety on się nie utrzymał, ale rzeczywiście to spowodowało, że jakby ta atmosfera była klimatyczna. Mieliśmy wszystkie zapewnione walory, czyli śnieg, mróz, bo było -1 w nocy i dzisiaj piękną pogodę, także czego chcieć więcej. Panie, ja Ci bardzo dziękuję, że mogliśmy uczestniczyć w tym festiwalu. Bardzo Ci dziękuję i gratuluję jednocześnie za zorganizowanie tak świetnego zlotu morsów w Kołobrzegu. Super, dzięki bardzo.
wspaniale, morze daje taką energię. Na co niedziela morsujemy w jeziorze swoim, ale morze to jest zupełnie inna bajka. Inaczej. Po prostu jest lepiej. Tak, może. Najgorzej to wchodzi się, bo jest mielizna i człowiek cały czas jest po kostce, ale kurczę jest lepiej. Po prostu inna jest atmosfera, bardzo dużo ludzi jest, tak. Człowiek się spotyka, na wesoło jest kąpiel w morzu, także jesteśmy pozytywnie zadowoleni. Poczujecie w butach na wesoło? Butach piankowy. Jednak noga po prostu szybciej marznie i to jest takie bardziej taki newralgiczne, jak to się mówi. Od ilu lat poczujecie? Pięciu. Pięć lat. Ja cztery. Tak, super. Ale nie taka, że polecamy. Gratulujemy. Tak, no. Polecamy. Polecamy. Pozdrowienia na Dolnego wszystkich. Który to was lot? Mój już jest dziesiąty. Dziesiąty! O, brawo! Mój pierwszy to zlot czarownic, dlatego to. A, super. Jak długo morsujecie? To zależy. 3 lata, 4. Morsujecie w butach? A tu zależy. Zależy to jak w butach stoją kąpielowe. Free? Jak często free? O, za dużo wypadkowo. Po zmroku. Jak się bawiliście? Fantastycznie, jak co roku. No uważam, że takie inicjatywy są jak najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach i w dzisiejszym klimacie. I uważam, że jak najwięcej takich inicjatyw na przyszłość. I jak długo morsujecie? No, staż jest różny, ale generalnie wszystkim dopisuje klimat, euforia, jak nazwa wskazuje naszego klubu. Euforia. Tak, euforia, także jesteśmy jak najbardziej zafascynowani tym zjawiskiem. No może tak, ja powiem, że morsuję 4. sezon. No i cóż, to jest stan umysłu. Tak, to jest stan umysłu. To jest stan umysłu. Jeździmy co roku na zloty, dzisiaj jesteśmy w Kołobrzegu, za miesiąc będziemy w Mielnie. Zapraszamy na zloty, bo uważam, że to jest fajna inicjatywa, w ogóle fajny pomysł. Na zlotach dużo ludzi też widzi ten ruch morsowy. Widzi, co to znaczy. To jest w ogóle, powiedziałabym tak. Inna zabawa. Niektórzy mówią, uwielbiam tą szajbę, jak wszyscy wchodzą do wody. To jest taka adrenalina, że trudno w ogóle się przeciwstawić temu. A mam do was pytanie, jeżeli mielibyście zachęcić osoby, które nie morsują, które uważają, że tylko świry wchodzą do zimnej wody, to co byście im powiedzieli? W jednym zdaniu. 30 stycznia zapraszamy do Piły. Jest to nasza 10. rocznica klubu Euforia Plus. Wspieramy inicjatywy takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Także zapraszamy do Piły na Jezioro Płotki. Będziemy również morsować, będziemy również się bawić z innymi osobami. Także jak najbardziej zapraszamy do nas. To 30 stycznia widzimy się w Pile. Zapraszamy do Piły. Jest z nami Wojciech Reperowicz, wiceprezes zachodniopomorskiej grupy WOPR. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Chciałem zapytać, czy impreza w Kołobrzegu, 10. zlot morsów, przebiegła bezpiecznie? Bardzo bezpiecznie, bo były duże siły i środki ratownicze. 20 ponad ratowników zachodniopomorskiego WOPR i 30 naszych przyjaciół, 30 nurków, ratowników z grupy nurków Tryton i Mares z Koszalina i Kołobrzegu. Tak się zastanawiałem, bo do wody wchodziło bardzo dużo osób. Jest to zimna woda, co prawda morsowie kochają i są przyzwyczajeni, ale czy były jakieś interwencje? Na szczęście nie. Trudności, które nas spotkały w piątek, to ta kąpiel już była po zmroku. Było ciemno, potrzebowaliśmy oświetlenia przy zabezpieczeniu kąpieli. Ale widziałem, że sobie świetnie radziliście, cały czas w wodzie była łódka, chyba nawet kilka w pewnym momencie, byli również nurkowie. Impreza przebiegała, widziałem, bezpiecznie. Tak, bezpiecznie. Na wodzie pracowały tak zwane łodzie IRB. Są pontony z silnikami, które mają zabezpieczone śruby napędowe, więc te jednostki są bardzo skuteczne przy pracy właśnie w obrębie kąpielisk, gdzie znajdują się ludzie w wodzie. W swoim imieniu i w imieniu wszystkich morsów chciałem wam bardzo podziękować za to, że dopilnowaliście, że tutaj mogliśmy czuć się bezpiecznie i to, myślę, może zachęcić wiele innych osób do tego, żeby zacząć morsować, bo zawsze nad nami czuwacie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu.
Dzień dobry, dzień dobry. Jak się bawicie? Fajnie! Super, super. Który to już lot? Mój drugi. A mój tutaj pierwszy. Mój tutaj być też drugi. Pierwszy raz, czasami drugi. Jak długo już marsujecie? Ja 5 lat. Ja też około 5. Ja kilka razy w życiu. Okej, okay, no to piękne początki. A tu dwa świeczki. Też? Bardzo dobrze, też. Czasem trzeba. Trzy razy, trzy dni pod rząd. Często po morsowaniu wskakujecie do Bali i z Bali z powrotem do zimnej wody? Jak tylko jest taka atrakcja, to korzystamy. Jeśli jest możliwość, jeżeli to tak. Powiedzcie mi, morsujecie na boso czy w butach? Buta. To znaczy ja w butach. Ja nie mam. No lepiej założyć ręce, nogi, głowa, żeby to było osłonięte, bo tak szybko ciepło nie ucieka, tak? Będziecie tu za rok? Oczywiście, myślę, że tak. Jeżeli tylko jeżeli pozwoli to wszystko. Jak tylko pandemia, organizatorzy tak dopiszą, tak. Zorganizują, to postaram jako się być w kolejce. Dziękuję bardzo, bawcie się dobrze. No, dziękujemy. Wzajemnie.